nowy KTM Duke 790. Zobaczyłem, przejechałem się, no i chyba chcę mieć go w swoim garażu. To brzmi tak jak fałka i podobnie też reaguje na ruch manetką gazu. Z innych Duke'ów odziedziczył chyba tylko wygląd, przednią lampę czy kolorowy wyświetlacz, bo cała reszta na pokładzie jest totalnie nowa. Drodzy Austriacy, wspaniale, że daliście nam nowego Duke'a 790, tylko moje pytanie brzmi: dlaczego tak późno? Przecież powinniście mieć taki motocykl w swojej ofercie już dawno, dawno temu.